Szanowni Państwo, przejdziemy do punktu pierwszego. Powitanie. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na 19 sesji Rady Powiatu Oleśnickiego 6 kadencji. Witam Panie Radne i Panów Radnych Powiatu Oleśnickiego. Witam Starostę Oleśnickiego Pana Sławomira Kapicę i Wicestarostę Pana Stanisława Stępnia. Witam również bardzo serdecznie wszystkie osoby obecne dziś na sesji oraz wszystkich oglądających transmisję internetową naszych obrad. Zanim przejdziemy do otwarcia sesji, Szanowni Państwo, ja chciałbym troszkę może nietypowo, ale wygłosić pewien komunikat. Mam prośbę z uwagi na fakt, iż z dnia na dzień rośnie coraz więcej przypadków COVID-19. Jesteśmy w samym chyba środku pandemii. Bardzo proszę o sprawne obrady, o to, że jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, a może poczekać z odpowiedzią, to proszę o składanie pisemnie. Ja jestem po rozmowie również z panią dyrektor Urszulą Kozioł, panią dyrektor Oleśnicką Sanepidu Oleśnickiego i również od niej przede wszystkim są serdeczne pozdrowienia i prośba o to, żebyśmy na siebie uważali, żebyśmy zachowali reżim sanitarny. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 2, otwarcie sesji. Szanowni Państwo, na podstawie paragrafu 17 ustęp 1 i 3 Statutu Powiatu Oleśnickiego otwieram 19 sesję 6 kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad. Przejdźmy teraz do sprawdzenia obecności. Proszę, żeby wszyscy radni potwierdzili swoją obecność przy pomocy systemu elektronicznego głosowania. Bardzo dziękuję. Na podstawie, ale proszę o spokój, Szanowni Państwo. Na podstawie przedłożonej listy obecności oraz elektronicznego sprawdzenia obecności stwierdzam, że na ustawowy skład Rady 23 radnych w sesji uczestniczy 17 radnych. Stwierdzam więc, że podejmowane przez Radę decyzje będą prawomocne. Dodam jeszcze, że zgodnie ze statutem powiatu Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu i ten warunek spełniamy. Przechodzimy do punktu kolejnego, przyjęcie porządku obrad. Szanowni Państwo Radni, wszyscy otrzymaliście porządek obrad. Czy są wnioski o zmianę porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 5, przyjęcie protokołu z 17 sesji z 27 sierpnia 2020 roku. Szanowni Państwo, w Biurze Rady udostępniony był do wglądu protokół 17 sesji Rady Powiatu, która odbyła się 27 sierpnia 2020 roku. Do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynął do niego żaden pisemny wniosek o uzupełnienie lub poprawki. W związku z tym zgodnie z paragrafem 20 ustęp 4 Statutu Powiatu Oleśnickiego stwierdza się przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu numer 6, przyjęcie protokołu 18 sesji z 10 września 2020 roku. Szanowni Państwo, w Biurze Rady udostępniony był do wglądu protokół 18 sesji Rady Powiatu, która odbyła się 10 września 2020 roku. Do chwili rozpoczęcia obrad nie wpłynął do niego żaden pisemny wniosek o uzupełnienie lub poprawki. W związku z tym zgodnie z paragrafem 20 ustęp 4 Statutu Powiatu Oleśnickiego stwierdza się przyjęcie protokołu. Przechodzimy do punktu numer 7. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Oleśnickiego z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Piotr Karasek. Ja przepraszam, że odrobinkę przedłużę sesję. Obawiam się, że za miesiąc możemy się nie spotkać, a temat jest bardzo ważny, dlatego w tym momencie nawiązuję do strony trzeciej. Dzień 30 września 2020 roku. Punkt trzeci. Zarząd przyjął do wiadomości fakt wpływu do starostwa pisma byłego dyrektora PZS Piotra Rogalskiego oraz pisma byłych pracownic PZS. I właśnie w nawiązaniu do tego, na poprzedniej sesji
Pan dyrektor szpitala postawił bardzo poważne zarzuty. Ja sobie pozwolę zacytować z protokołu. Zaniedbania, jakie miały miejsce, o których musiały wszystkie trzy wiedzieć, mogą wcześniej czy później doprowadzić do poważnej sytuacji w szpitalu. Na wszystko to, o czym mówię, mam notatki. W tej chwili mogę przeszukać dokumenty. Tych notatek jest chyba 8-10, gdzie jest wymienione dokładnie to, co i w którym momencie zniknęło z dokumentów, podkreślam, i co zniknęło na serwerach naszych komputerów. Sprawę traktuję bardzo poważnie. Całe szczęście, że nam się udało i tak dalej. To też sprawa została zgłoszona jako cyberprzestępstwo. No i tak tyle. Moje pytanie, czy w związku z tym pismem i z wypowiedzią pana dyrektora zarząd zajmował się tym tematem, bo z jednej strony jest to temat, który no, jest bardzo poważnym tematem, że no, jeżeli ktoś wyrządza jakieś szkody naszej jednostce, no to wtedy zarząd, myślę, powinien zebrać szczegółowe informacje. Natomiast uważam, że tutaj zostało naruszone dobre imię byłych pracownic szpitala i jest to też bardzo ważne, żeby jak najszybciej to wyjaśnić. I moje pytanie, czy zarząd zajmował się tym tematem, coś ustalił, zapoznał się z dowodami na cyberprzestępstwo? Jak wygląda ta sytuacja? Przepraszam, że przedłużam, natomiast uważam, że sprawa jest bardzo ważna. Bardzo dziękuję, panie radny. Proszę, pytanie jest do zarządu. Kto z państwa odpowie? Pan starosta. Szanowni panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Ja też pozwolicie, że powiem bardzo krótko, bo jak tu pan radny powiedział, sprawa jest dosyć skomplikowana i dotyczy między innymi szpitala i tego, co obecnie się dzieje, bo wiecie państwo, że tam cały czas jest też walka o bezpieczeństwo tutaj mieszkańców naszego powiatu, naszej gminy, ale są też sprawy, które jakby też cały czas są obecne, a związane z funkcjonowaniem tej placówki i tymi zmianami, które były wcześniej albo które są w dalszym ciągu też podnoszone. I faktycznie takie pismo wpłynęło od pana Rogalskiego. Zarząd został o nim poinformowany. Wystąpił też do dyrekcji o też dodatkowe wyjaśnienia i informacje w tym zakresie. Dlatego też jakby po tych też wyjaśnieniach jakby dalej ta kwestia będzie poruszana, ale przypomnę, że sprawa jest też i w prokuraturze i tutaj o pewne ustalenia myślę, że też i ta jednostka poczyni. Dlatego tu jesteśmy też zobligowani tym postępowaniem, które już jest prowadzone. Także tyle na ten moment. Dziękuję. Dziękuję. Ja tylko taką techniczną uwagę. Mam prośbę, żeby każdy z radnych ubrał maseczkę. Bardzo proszę, pan radny Piotr Karasek. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że posiedzenie zarządu było 30 września. Dzisiaj mamy... Mam nadzieję, że skończę moją wypowiedź. Dzisiaj mamy 20 października i pytanie, czy w międzyczasie coś się wydarzyło od tego czasu, no bo ja przyznaję, że tego typu oskarżenia powinny być wyjaśnione jak najszybciej, zwłaszcza ze względu na dobre imię osób, którym postawiono poważne oskarżenie. I nie mówiąc o tym, że zarząd też w takich wypadkach powinien być dokładnie poinformowany, czy szkoda rzeczywiście zaistniała, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. Dziękuję. Panie Piotrze, czy pan mógłby maseczkę ubrać? Bardzo proszę. Ja chciałbym panu radnemu dodać, że tak, że to rzeczywiście my mamy świadomość tego, że to są bardzo poważne sprawy. Padły mocne tutaj zarzuty podczas sesji odnośnie tych pani księgowych. Mamy świadomość również, że skarga dotycząca pana dyrektora Rogalskiego
też nie została we właściwy sposób przeprowadzona, ponieważ na podstawie jej konsekwencją jego było odwołanie, przerwanie kontraktu panu doktorowi Rogalskiemu. Jednak, szanowni państwo, w obecnej sytuacji, kiedy zarówno sprawa dotycząca pań księgowych jest w organach, w prokuraturze, jest aktualnie procedowana, badana i sprawa toczy się w sądzie, ponieważ pan doktor Rogalski złożył pozew do sądu o to, że nie został, że został niesłusznie, że został, no, został mu przerwany kontrakt. Także my w tej sytuacji nie chcemy zbyt pochopnie podejmować decyzji pewnych. Czekamy na wyjaśnienia, analizujemy te sprawy. Mamy świadomość, że sytuacja finansowa szpitala jest priorytetem dla nas i dla naszych mieszkańców. I w oparciu o te dane, które mamy, zarówno wyjaśnienia jednej, jak i drugiej strony, to jeszcze nie jest ten moment, gdzie możemy podjąć właściwe decyzje. A te decyzje podejmowane zbyt szybko, zbyt pochopnie, mogą spowodować dla naszego szpitala znacznie większe straty. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie starosto. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu numer 8. Informacja Zarządu Powiatu Oleśnickiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego za pierwsze półrocze 2020 roku. Otwieram dyskusję i w pierwszej kolejności poproszę o zabranie głosu pana starostę lub panią skarbnik. Panią skarbnik, bardzo proszę. Panie przewodniczący, panowie starostowie, Wysoka Rado. Państwo otrzymaliście materiały bardzo szczegółowe, w których opisałam wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. Niemniej jednak tak w kilku zdaniach te najistotniejsze elementy z tego okresu. W budżecie powiatu na rok 2020 zaplanowane dochody w wysokości 129 399 581 zł 37 groszy. Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 126 700 974 złote 12 groszy. Po dokonanych zmianach w ciągu roku w ciągu pierwszego półrocza, czyli na dzień 30 czerwca, dochody wynosiły 133 914 340 zł 49 groszy, a wydatki 134 675 058 zł 24 grosze. Na dzień 30 czerwca zrealizowano dochody w wysokości 64 159 792 zł 98 groszy i to stanowi 47, prawie 48% planu. Natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 55 758 816 zł 68 groszy i stanowią one 41, nieco ponad 41% planu. Powstała nadwyżka na półrocze dość znacząca, 8 400 976 zł 30 groszy. Powstała ona między innymi z faktu, że do półrocza spłynęła spora część dochodów, natomiast wszystkie wydatki, jak państwo wiecie, inwestycyjne głównie, realizowane są zawsze dopiero w drugim półroczu. Stąd też ta nadwyżka. Przeanalizowałam dochody w związku z sytuacją, jaką w tej chwili mamy. Sprawdziłam sobie dochody z tytułu PIT, porównałam je z okresem, analogicznym okresem roku ubiegłego. I te dochody na półrocze z tytułu PIT są nieco niższe, w granicach 950 tysięcy.
w porównaniu właśnie z rokiem ubiegłym. Tak dla z ciekawości powiem Państwu, że jeżeli najgorszym miesiącem był miesiąc kwiecień, gdzie te dochody zmalały rok do roku o kwotę 1 154 686 zł, ale za to w kolejnym miesiącu były już wyższe niż rok temu w tym samym czasie o kwoty 366 765 zł. W tej chwili już sytuacja wygląda dobrze, jeżeli chodzi o PIT, ponieważ zarówno sierpień, jak i wrzesień plasuje się na tym samym poziomie jak w roku ubiegłym. Także spływają dość ładnie te PITy. Jeżeli chodzi o CIT, to też jest troszkę mniej, ale na CIT-cie mamy niezbyt dużą kwotę, w danym jest 1,5 miliona po stronie planowanych dochodów, więc myślę, że tutaj nie będzie miało to aż tak dużego znaczenia. Dochody w pierwszym półroczu zwiększono we wszystkich działach łącznie o kwotę 4 514 759 zł i 12 groszy. One są w różnych działach. Dość sporo zwiększone były w dziale transport i łączność, na drogach powiatowych, wojewódzkich, w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Tu znaczące środki zawsze otrzymuje Straż Pożarna z budżetu wojewody na swoją działalność. Otrzymaliśmy też w trakcie pierwszego półrocza środki na przebudowę wiaduktu na ósemce, kwota 1 792 286 zł. I w innych działach nieco nie. Pomoc społeczna 855 791 zł i w innych działach nieco mniej. Łącznie, tak jak mówiłam, na 4 514 ponad tysięcy zł. Rozpisane jest to w poszczególnych działach dość dokładnie, także można sobie to przeanalizować. Dochody własne powiatu, bo to jest też istotne w przypadku powiatu, czyli PIT na pierwsze półrocze został zrealizowany w nieco ponad 42%. CIT, tak jak mówiłam, już troszeczkę mniej, 37% ponad. Wpływy z opłat komunikacyjnych ponad 45%. Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego, te dochody generuje Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy i ładnie, bo ponad 103% takie dochody otrzymaliśmy w pierwszym półroczu. Dochody z tytułu opłat tutaj w starostwie, z różnych opłat, rejestracja pontonów, karty wędkarskie, opłaty, wypisy, wyrysy geodezyjne ponad 56%. No i sprzedaż mienia jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, tak, w pierwszym półroczu zostało sprzedane dwie działki w obrębie Bierutów. Pierwsza nieruchomość rolna o łącznej powierzchni 39,5281 hektara. Z tej nieruchomości uzyskaliśmy dochód w kwocie 2 275 640 zł. I druga działka o łącznej powierzchni 28,5540 hektara. I tutaj otrzymane dochody to 1 643 880 zł. Czyli te dochody realizowane dość dobrze, jeżeli chodzi o sytuację trudną w tej chwili, to myślę, że nie najgorzej te dochody mamy zrealizowane. Jeżeli chodzi o wydatki, to oczywiście zdecydowana większość to wydatki bieżące. Z kwoty zaplanowanej 117 927 658 zł. W pierwszym półroczu wykonanie było na poziomie 52 208 165 zł. Wydatki bieżące to oczywiście wynagrodzenia i pochodne. To jest największa część wydatków. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, to są głównie dotacje dla szkół niepublicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy unijne, wydatki na obsługę długu.
Planujemy na obsługę kredytu w roku 2020 1 530 000. Na pierwsze półrocze wydaliśmy 669 934 zł. To jest około 44%. Te wydatki na obsługę długu są nieco niższe niż planowane, ponieważ spłaciliśmy kredyt w miesiącu kwietniu. Zgodnie z harmonogramem rata kredytu przypada na miesiąc grudzień do spłaty. Nam się udało to w związku z tym, że były środki na rachunku bankowym, spłacić wcześniej, dlatego też no tutaj zaoszczędzi się na tych odsetkach w tym roku. No i wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe, tak jak wcześniej już wspomniałam, zrealizowane są na niewielkim poziomie w tej chwili, w pierwszym półroczu, bo one zwykle są wykonywane w drugim półroczu, w 21,2%. Po raz pierwszy w pełnej wysokości została rozwiązana rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Cała rezerwa została oczywiście przeznaczona na walkę z COVID-em. Decyzją zarządu powiatu oleśnickiego rozwiązano w pierwszym półroczu właśnie tę rezerwę. Środki zostały przeznaczone w znacznej części z przeznaczeniem dla szpitala, ponieważ zakupiono namiot ratowniczy. On kosztował... Namiot pneumatyczny z wyposażeniem, on kosztował 36 408 zł oraz respirator też dla szpitala w wysokości 42 965 zł. Ponadto wykonano testy na obecność wirusa u pracowników oraz pensjonariuszy Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrowinie. Pokryto koszty wyżywienia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy pomagali w rozmieszczaniu osób chorych w szpitalu. Zakupiono również maseczki, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji. No i te środki właśnie w tej kwocie zostały rozdysponowane. Tak jak wspomniałam, na obsługę długu wydaliśmy prawie 670 tysięcy. Mamy zabezpieczone środki na ewentualne poręczenie pożyczki zaciągniętej przez Powiatowy Zespół Szpitali i w Oleśnicy. I to jest kwota 280 641 zł. Do tej pory tych środków nie zwalnialiśmy. Są one w budżecie. Szpital regularnie swoje zobowiązania realizuje sam. Jeszcze może o inwestycjach kilka słów. Taki załącznik jest numer 4, Państwo dostaliście, są wypisane dokładnie wszystkie inwestycje i te w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego i pozostałe zadania inwestycyjne. Z tych wieloletnich programów zrealizowano kilka inwestycji drogowych. To jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Twardogóra Grabowno Wielkie na kwotę 841 703 zł. Przebudowa drogi powiatowej 1490 w Niwkach Kraszowskich, etap drugi, kwota 1 318 144 zł. I przebudowa drogi powiatowej numer 1500D od granicy z powiatem namysłowskim w kierunku Dalborowic, etap czwarty, i wydatkowana kwota 816 778 zł. Na pozostałe zadania inwestycyjne, czyli te jednoroczne inwestycje, to są i drogi, ale także inne inwestycje realizowane w jednostkach chociażby oświatowych, to do półrocza wydano 401 364 zł. Ponadto dokonywano zakupy inwestycyjne, na które wydano 172 007 zł.
I to były między innymi, to był między innymi wykup gruntu pod inwestycje drogowe, dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego klasy C dla Komendy Powiatowej Policji w Oleśnicy w kwocie 50 tysięcy i zakup skokochronu ratowniczego dla Straży Pożarnej w kwocie 25 tysięcy. Ponadto kupiono w pierwszym półroczu dwie kabiny odkażające w DPS-ie w Ostrowinie na kwotę 43 614 zł i zakupiono dwa kotły do kuchni też w Ostrowinie na kwotę 48 tysięcy złotych. I to chyba wszystko z takich istotnych rzeczy, które chciałabym Państwu przekazać. Może jeszcze powiem, że zadłużenie powiatu na koniec pierwszego półrocza, czyli takie, jakie jest zapisane na ten rok, mamy w wysokości 43 222 tysięcy złotych, 666 złotych. W stosunku do dochodów to jest 32% ponad. Także to do dochodów to sukcesywnie spada to zadłużenie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że dyskusję mamy już otwartą, także kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, radny pan Tomasz Kołaciński. Bardzo dziękuję za informację o wykonaniu budżetu. Chciałbym tu powiedzieć, że lała pani miód na moje serce. Budżet, który przygotowała poprzednia Koalicja Obywatelska i Ruch Samorządowy, okazał się budżetem przygotowanym na ciężkie czasy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu numer 8. Informacja Zarządu Powiatu Oleśnickiego o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oleśnickiego. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020-2031 i jej przegłosowania. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję i o zabranie głosu proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju pana Marka Rubika. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Opinia została przyjęta jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oleśnickiego na lata 2020-2031? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 17 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 10. 10, panie przewodniczący. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 rok i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję i o zabranie głosu proszę Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju pana Marka Rubika. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym Komisja Budżetu i Rozwoju Powiatu pozytywnie zaopiniowała projekt omawianej uchwały. Opinia została podjęta jednogłośnie 5 głosami za. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oleśnickiego na 2020 rok? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 17 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu kolejnego, to jest punkt numer 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Oleśnickiego i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję.
Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wysokości stypendiów w dziedzinie twórczości artystycznej dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu oleśnickiego? Głosowanie zakończone. Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. 17 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję i o zabranie głosu w pierwszej kolejności proszę Pana Starostę Sławomira Kapicę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, pozwólcie, że przedstawię w skrócie projekt uchwały w sprawie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy. W związku ze zmianami, jakie nastąpiły, są takie propozycje, ażeby ze składu Rady Społecznej odwołać następujące osoby: pan Jan Dżugaj, przewodniczący, pan Jarosław Polański, członek, i pan Dariusz Szepka, członek. I propozycja jest powołania Sławomira Kapicy jako przewodniczącego, Zdzisławy Jakimiec jako członka i radnej pani Renaty Wojciechowskiej również jako członka. No jest oczywiście tutaj uzasadnienie do tego, że w skład Rady Społecznej Powiatowego Zespołu Szpitali wchodzą przewodniczący, którym z mocy ustawy w przedmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu, w podmiotach utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego jest starosta lub osoba przez niego wyznaczona. Oczywiście jest przedstawiciel wojewoda, także przedstawiciele wyłonieni przez Radę Powiatu w liczbie 7 osób. I takie są propozycje. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie starosto. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zespole Szpitali z siedzibą w Oleśnicy? Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. 13 radnych za, 2 radnych przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie oleśnickim na lata 2021-2023 i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, radny pan Tomasz Kołaciński. Bardzo się cieszę, że taką uchwałę my podejmujemy, ponieważ z przemocą niestety w rodzinach bardzo często się spotykamy i uważam, że to trzeba podkreślać, na każdym kroku tępić. I świetnie, że jest to jeden z punktów naszego obrad naszej Rady. Dziękuję bardzo. Jasne, bardzo dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie oleśnickim na lata 2021-2023? Bardzo dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. Za 17 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie oleśnickim na lata 2021-2025 i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Nie widzę, dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Proszę. Nie rozumiem pytania. Nie, teraz jest przemoc w rodzinie. Kolejny punkt, 14.
Tam to było oddziaływanie korekcyjne, edukacyjne. Więc kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w powiecie oleśnickim na lata 2021-2025? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 17 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie oleśnickim na lata 2021-2023 i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały otrzymaliście przed sesją. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie oleśnickim na lata 2021-2023? Uchwała została podjęta głosami za 17 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, nikt z radnych nie wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Juliusza Słowackiego w Oleśnicy i jej przegłosowanie. Szanowni Państwo, proponuję, żeby przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, pan Wojciech Salik, en bloc, przedstawił informację o rozstrzygnięciu wszystkich skarg przez komisję. Jednak ze względów proceduralnych każda uchwała będzie głosowana osobno. Otwieram dyskusję i o zabranie głosu w pierwszej kolejności proszę pana przewodniczącego Wojciecha Salika. Szanowni Państwo, w dniu 20 sierpnia 2020 roku do Biura Rady Powiatu wpłynęła skarga, w której oskarżający podnosi, że wszystkie jednostki oświatowe powiatu oleśnickiego nie zapewniają elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP, na którą można kierować pisma w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu stanu faktycznego stwierdzono, że problem nie dotyczy wszystkich jednostek, lecz 8 z nich. I są to pierwsze LO w Oleśnicy, drugie LO w Oleśnicy, LO w Sycowie, ZSP w Sycowie, ZSP w Międzyborzu, ZSP w Bierutowie, PCKZ w Oleśnicy oraz ZPS w Oleśnicy. Na posiedzeniu w dniu 12 października 2020 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, biorąc pod uwagę wszystkie pozyskane informacje, ustalenia i złożone wyjaśnienia, uznała skargę za zasadną i taką opinię rekomenduje do przyjęcia Radzie Powiatu. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Czy ktoś z Państwa ma coś przeciw, żeby to było en bloc, żeby nie czytać tego przy każdym punkcie procedowania oddzielnie? Nie widzę. Dyskusja jest otwarta. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos w dyskusji jeszcze? Nie widzę. Dziękuję. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora pierwszego liceum ogólnokształcącego imieniem Juliusza Słowackiego w Oleśnicy? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami. 12 radnych za, 1 radny przeciw, 4 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem księdza Jana Twardowskiego w Oleśnicy i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora drugiego liceum ogólnokształcącego imieniem księdza Jana Twardowskiego w Oleśnicy? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami za 11 radnych. Nikt z radnych nie był przeciw. 6 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora liceum ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki w Sycowie i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora liceum ogólnokształcącego imieniem Tadeusza Kościuszki w Sycowie?
Uchwała została podjęta głosami za 11 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, wstrzymało się 6 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imieniem Władysława Rejmonta w Bierutowie i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imieniem Władysława Rejmonta w Bierutowie? Dziękuję. Uchwała została podjęta głosami 11 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie? Uchwała została podjęta głosami za 10 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych imieniem Orła Białego w Międzyborzu i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych imieniem Orła Białego w Międzyborzu? Uchwała została podjęta głosami 11 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, wstrzymało się 6 radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Oleśnicy? Uchwała została podjęta głosami 11 radnych za, nikt z radnych nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy i jej przegłosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy? Uchwała została podjęta głosami za 11 radnych, nikt z radnych nie był przeciw, 6 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu numer 24. Sprawozdanie przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych 6 kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego. Pozwolicie Państwo, że odczytam. Radni Rady Powiatu Oleśnickiego. Na podstawie artykułu 25c ustęp 2 ustawy o samorządzie powiatowym, Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 920, informuję, że wszyscy radni Rady Powiatu Oleśnickiego zobowiązani do złożenia oświadczenia majątkowego za rok 2019 złożyli je wraz z kopią zeznania podatkowego w terminie określonym w ustawie z dnia 31 marca 2020 roku. O zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw do dnia 31 maja 2020 roku. W dniu 15 czerwca 2020 roku dokonałem wstępnej analizy oświadczeń majątkowych w zakresie terminu złożenia oświadczenia, kompletności jego wypełnienia i nie stwierdziłem w tym względzie nieprawidłowości. W związku z tym nie podjąłem działań o skierowaniu żadnego oświadczenia do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania podatkowego przesłane zostały do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy w dniu 23 czerwca 2020 roku. Umieszczone zostały również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Oleśnickiego.
Informuję również, że wojewoda dolnośniący pismem z dnia 3 czerwca 2020 roku przekazał oświadczenie majątkowe przewodniczącego Rady Adama Horbacza celem publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu numer 25. Sprawozdanie starosty Oleśnickiego z analizy oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do ich złożenia. O odczytanie tego sprawozdania poproszę pana starostę Sławomira Kapicę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Szanowni Państwo, w moim imieniu tą analizę przeprowadziła pani skarbnik, także proszę o informację tutaj dla nas. Pani sekretarz. Przepraszam, pani sekretarz. Panie Przewodniczący, Panowie Starostowie, Szanowni Państwo. Przedstawiam informację starosty Oleśnickiego z analizy oświadczeń majątkowych złożonych w 2020 roku. Na podstawie artykułu 25c ustęp 12 ustawy o samorządzie powiatowym informuję, że do dnia 1 października bieżącego roku zostały złożone do starosty Oleśnickiego 64 oświadczenia majątkowe i 7 korekt oświadczeń, w tym jedna korekta dotycząca oświadczenia za 2018 rok. Większość tych oświadczeń to były oświadczenia złożone przez 52 osoby dotyczące roku 2019, do złożenia których zobowiązani byli członkowie zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik, kierownicy jednostek organizacyjnych, kierownik powiatowej osoby prawnej oraz osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych. Oświadczenia majątkowe za 2019 rok zostały złożone w terminie, który w tym roku z uwagi na stan epidemii wydłużony był do 31 maja. Pozostałych 12 oświadczeń majątkowych, które wpłynęły w trakcie 2020 roku, związanych było z rozwiązaniem umowy o pracę z tytułu przejścia na emeryturę, z zatrudnieniem jednej osoby, ze zmianą stanowiska, odwołaniem ze stanowiska, wyborem na stanowiska oraz wydaniem jednego upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych. W tym przypadku 6 oświadczeń zostało złożonych po terminie, 6 w terminie. Przeprowadzona analiza oświadczeń majątkowych wraz z zeznaniami podatkowymi oraz oświadczeniami majątkowymi z lat poprzednich nie wykazała podejrzenia, że osoby składające oświadczenia podały w nich nieprawdę lub tą prawdę zataiły. Tym samym nie zaszły przesłanki do wystąpienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego z wnioskiem o kontrolę oświadczenia majątkowego. Przepraszam. W złożonych oświadczeniach pojawiły się drobne uchybienia, które na bieżąco zostały wyjaśnione. Niektóre wymagały niestety złożenia korekty, co zostało uczynione. W przypadku osób, które nieterminowo złożyły oświadczenia, skontaktowano się z nimi telefonicznie, po czym te oświadczenia niezwłocznie zostały złożone. Wszystkie oświadczenia majątkowe wraz z kopią zeznania podatkowego zostały przekazane do właściwych naczelników urzędów skarbowych i oczywiście zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani sekretarz, bardzo dziękuję panie starosto. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu numer 26, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę. Pan radny Alojzy Kulich. Ja mam pytanie do pana starosty, bo właściwie w punkcie, gdzie wybieraliśmy Radę Społeczną, mówiło się tylko o zmianie. Jeżeli mógłbym prosić o cały skład Rady Społecznej szpitala. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, panie starosto. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jako że uchwała dotyczy zmiany, oczywiście przedstawię cały skład, żebym tutaj nikogo, w tym momencie nie mam tych osób wypisanych, także przedstawię zaraz po sesji. Dziękuję. Dziękuję. Kto z państwa jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Przypomnę, że jesteśmy w punkcie 27. Wnioski, interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, pan radny Józef Szmaj. Panie starosto, pytanie.
pan oczywiście z urzędu jest jakby, wchodzi na miejsce byłego starosty. Czy z dwoma członkami pozostałymi, którzy zostali wymienieni, przynajmniej zostały jakieś rozmowy przeprowadzone, czy jak to się odbyło? Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie starosto. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, na posiedzeniu zarządu ten temat był poruszany. Z mocy przepisów, tak jak powiedziałem, przewodniczącym tego gremium jest starosta bądź osoba przez niego wskazana i zakładaliśmy, tak to rozumiem, że osoba starosty powinna przewodniczyć temu gremium. Jeżeli chodzi o pozostałych członków, faktycznie też została poddana analiza i były pytania do wszystkich członków, którzy będą teraz reprezentować tą Radę Społeczną, czy wyrażają akceptację. Gdyż no, wiadomym jest to, że przed nami są nowe wyzwania i jakby ten organ jest opiniodawczy, związany z tą jednostką, tym samym to wzmocnienie, jeżeli chodzi o osoby kompetentne, merytoryczne, myślę, że jest i te osoby są do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych? Bardzo proszę, pan radny Józef Szmaj. Myślę, panie starosto, że pan nie odpowiedział na moje pytanie. Ja nie pytałem, czy przeprowadzono rozmowy z nowymi kandydatami, bo pan schodzi z urzędu jakby, tylko czy przeprowadzono rozmowy z tymi, którzy zostali odwołani z tej rady. Czy przeprowadzono z nimi rozmowy, a chodzi o dwie osoby. Nie będę wymieniał nazwisk, bo państwo wiecie. Dziękuję. Bardzo proszę. Pan starosta? Tak jak powiedziałem, została przeprowadzona analiza. Ze wszystkimi nie było obowiązku podejmować takich rozmów. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Kto z państwa radnych? Pani radna Zdzisława Jakimiec. Bardzo proszę. Byłam na tym zarządzie i na przykład do pana Polańskiego był wykonany telefon i powiedział, że dziękuję za współpracę i rezygnuję. Nie pamiętam, czy do pana Rzepki był telefon. Nie było. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 27. Wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę. Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do punktu numer 28. Komunikaty. Czy ktoś z państwa radnych chciałby wygłosić komunikat? Bardzo proszę, pan radny Alojzy Kulik. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem poinformować Radę, że nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości w związku z rezygnacją pana radnego Piotra Karaska, któremu bardzo dziękuję za pracę. Jako przewodniczącego powołano Alojzego Kulika na stanowisko przewodniczącego Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Zatem bardzo panu gratuluję. Kto z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, szanowni państwo, to ja pozwolę sobie wygłosić kilka komunikatów. Szanowni państwo, dostaliście pismo od dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, od pana Waldemara Grzędziaka. Uważam, że jesteśmy na takim etapie i epidemii, i tego czasu, który się dzieje, że pozwolę sobie przeczytać. Pan dyrektor ma lekkie pióro, więc tego jest bardzo dużo. Państwo wiecie, ale chciałem, żeby opinia publiczna również się zaznajomiła z cyframi, z faktami, te, które mają miejsce. Pismo wpłynęło w dniu 15 października 2020 roku na ręce przewodniczącego Rady Powiatu Oleśnickiego. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. W związku z dyspozycją dotyczącą przekazania informacji na temat wykonania zadań tarczy antykryzysowej realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy przedstawiam, co następuje. W marcu tego roku cały świat został ogarnięty pandemią koronawirusa COVID-19, w tym również Polska oraz nasz powiat.
Zmieniło się praktycznie wszystko. Nasze życie, funkcjonowanie, sposób działania i relacje w środowisku. Skutki dotknęły wszystkich dziedzin życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Nie ominęło to rynku pracy, począwszy od skali światowej, a skończywszy na lokalnej gospodarce, aktywności firm, zakładów pracy, przedsiębiorstw, pracodawców i ich pracowników oraz organizacji pozarządowych. W celu ratowania miejsc zatrudnienia rząd Rzeczypospolitej Polskiej stworzył program tarczy antykryzysowej, a jego obsługę zlecono wszystkim urzędom pracy w Polsce. Okazało się przy tym, że powiatowe urzędy pracy jako nieliczne instytucje w dobie panującej i postępującej epidemii stanęły na pierwszej linii walki z negatywnymi skutkami spodziewanej recesji i lockdownów. Trzeba tu podkreślić, że w całej historii publicznych służb zatrudnienia nie było podobnego precedensu i wszystkiego należało się uczyć, nie mając żadnych wzorców i przykładów. Pierwszym zadaniem, które otrzymaliśmy, było oszacowanie potrzeb finansowych dla powiatu, to jest kwoty, która będzie potrzebna do ratowania istnienia firm, przedsiębiorstw i miejsc pracy. To była wielka niewiadomo, a wręcz zagadka, bo skąd urzędy pracy miały wiedzieć o potrzebach firm oraz zasobach i korelacjach związanych z powstałym kryzysem i czynnikach, które mają wpływ na wielkość potrzeb do ich zaspokojenia. W przeciągu kilku godzin trzeba było dać odpowiedź zwrotną do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Nie wiadomo było, jak ma wyglądać to ratowanie lokalnej gospodarki i dlatego musieliśmy umiejętnie wykorzystać posiadaną wiedzę, doświadczenie, a nawet intuicję. Całej reszty szczegółów musieliśmy się szybko nauczyć. Dodatkowo zmieniały się warunki i zasady przyznawania wyżej wymienionej pomocy, do tego bardzo dużą dynamiką. Wzory umów o mikropożyczkę zmieniały się 4 razy, co powodowało konieczność ciągłej korespondencji z przedsiębiorcami w celu ich wymiany. Ciągle zmieniające się wyjaśnienia, interpelacje, opinie dotyczące zapisów ustawowych, niekiedy sprzeczne lub zmieniające dotychczas obowiązujące, błędnie działające kalkulatory do obliczeń dofinansowania wynagrodzeń bardzo utrudniały płynne i szybkie rozpatrywanie wniosków. Wszystko to powodowało niepotrzebny zamęt, niekiedy nieporozumienia i męczący stres. Niemniej jednak po początkowym okresie zaskoczenia, a następnie po przeorganizowaniu i stworzeniu wewnętrznego systemu obsługi wniosków, po doborze odpowiednich pracowników, przeszkoleniu ich i wdrożeniu do poszczególnych zadań, odrobiliśmy szybko straty czasowe i bardzo prężnie, sprawnie obsługiwane były składane wnioski o pomoc. Teraz wykonujemy wszystkie zadania na bieżąco. I teraz, Szanowni Państwo, uważam najważniejszy fragment. Na obecną chwilę Powiatowy Urząd Pracy wydatkował kwotę ponad 37,6 miliona złotych. Szczegóły w załączonej tabeli. Z tego na poszczególne gminy wydano. Oleśnica Miasto 15,3 miliona, Bierutów 1,9 miliona, Dobroszyce 2,3 miliona, Dziadowa Kłoda 1 milion, Międzybórz 1 milion, Oleśnica Gmina Wiejska 5,2 miliona, Syców 6,3 miliona, Twardogóra 4,6 miliona. Na realizację zadań tarczy antykryzysowej w powiecie zabezpieczono kwotę 41 milionów złotych i trzeba wyraźnie podkreślić, że nie ma żadnych problemów z ewentualnym pozyskiwaniem dodatkowych funduszy, bo ministerstwo zapewnia środki na ten cel. Oczywiście robi się to z dużym wyczuciem i prognozowaniem potrzeb wydatków, mimo że nie jest to proste, szczególnie przy szybkich zmianach warunków funkcjonowania lokalnych firm i innych przeobrażeniach rynku pracy, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej. Pan dyrektor dalej opisuje to, co się dzieje, jaka sytuacja jest aktualna, jakie są prognozy. Ja przejdę do kolejnego, bardzo ważnego fragmentu. W tym miejscu chciałbym podziękować panu staroście, zarządowi, panu przewodniczącemu i Radzie Powiatu Oleśnickiego za pomoc organizacyjną, rzeczową i finansową oraz wszystkim osobom wspierającym nas dobrymi sugestiami, radami, opiniami, a przede wszystkim emocjonalnie. Dziękuję dyrekcji Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oleśnicy za opinie i porady dotyczące stosowanych rozwiązań w zakresie ochrony epidemiologicznej.
Szczególne podziękowania kieruję do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy, którzy z zaangażowaniem i poświęceniem realizowali nałożone na nas dodatkowe zadania za rzetelność i świadomość, że działania te były i są konieczne dla ochrony lokalnych miejsc pracy, za poświęcenie sił i czasu w tym pracy popołudniami i nawet wieczorami, często kosztem nieobecności w domu z rodzinami i dziećmi. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnicy bardzo dobrze wykonali i nadal wykonują swoje zadania, dbając, aby środki publiczne docierały do firm, które według przepisów wykonawczych powinny być chronione przed negatywnymi skutkami pandemii. Szanowni Państwo, reasumując, przedstawiony raport z pełnym przekonaniem informuję, że Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnicy pomimo tak trudnego okresu dla Polski i powiatu bardzo skutecznie i rzetelnie wypełni i nadal wypełnia zadania tarczy antykryzysowej i nadal będzie realizował swoje zadania, cele i misje. Podpisano z wyrazami szacunku dyrektor Waldemar Grzędziak. Dziękuję Państwu. Bardzo proszę, pan radny Tomasz Kołaciński. Chciałbym ad vocem jeszcze tego, co pan przewodniczący przeczytał. Dotyczy to pierwszego półrocza roku 2020, poprzedniej koalicji, poprzedniego starosty, poprzedniego zarządu, ponieważ te procesy, o których przewodniczący Powiatowego Urzędu Pracy, kiedy były przydzielane te dotacje do firm, dotyczyło to pierwszego półrocza. Także była to świetnie wykonana praca poprzedniego zarządu i koalicji KO i RS. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Wioletta Efinowicz. Ja chciałabym z kolei bardzo podziękować panu dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, jak i jego pracownikom za wykonanie tej ciężkiej pracy. Myślę, że w imieniu i naszych, i wszystkich przedsiębiorców, którzy byli beneficjentami tych środków. Dziękuję. Jasne, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, czytam kolejne komunikaty. Szanowni Państwo radni, informuję, że następna sesja odbędzie się w dniu 19 listopada. Chciałem o tym dzisiaj poinformować, żeby ten termin przyjąć, Szanowni Państwo, ale widzimy, co się dzieje, jaka jest dynamiczna sytuacja i nikt nie da dzisiaj gwarancji, że ta sesja po prostu będzie mogła się odbyć. Także przyjmijmy termin 19 listopada. Zaplanowane tematy to realizacja zadań oświatowych w roku szkolnym 2019-2020, a także informacje z działalności w roku 2019 inspektora sanitarnego w Oleśnicy, powiatowego lekarza weterynarii w Oleśnicy i powiatowego inspektora nadzoru budowlanego w Oleśnicy. Kolejny komunikat. Informuję także o zmianach w Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został pan Alojzy Kulik, a sekretarzem po rezygnacji radnego Marcina Grendy został pan Edward Podczaszyński. Serdecznie dziękuję za pracę dotychczasowemu przewodniczącemu. Bardzo dziękuję. A nowemu przewodniczącemu gratuluję i życzę dalszych sukcesów. Do przewodniczącego Rady wpłynęły dwie rezygnacje członkostwa w klubach. Radnej Wiolety Efinowicz z członkostwa w Klubie Koalicji Obywatelskiej Powiatu Oleśnickiego oraz radnego Dariusza Rzepki z członkostwa w Klubie Ruchu Samorządowego Powiatu Oleśnickiego. Chciałbym także odczytać pismo, pismo już zostało odczytane. Odczytam także wniosek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej skierowany do Zarządu Powiatu w dniu 18 września. Szanowni Państwo, Zarząd Powiatu Oleśnickiego, wniosek Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej po zapoznaniu się z informacjami dyrekcji PZSZ dotyczącymi dostosowania oddziału neonatologii do standardów i procedur pozwalających na uzyskanie drugiego stopnia referencyjności popiera działania PZSZ polegające na remoncie pomieszczeń szpitalnych, zakupie sprzętu i zatrudnieniu specjalistycznej kadry medycznej i pielęgniarskiej, co pozwoli na zwiększenie ilości porodów przy zachowaniu bezpieczeństwa pacjentek i hospitalizowanych noworodków. A docelowo przeorganizowanie oddziału neonatologii z pierwszego stopnia na drugi stopień referencyjności.
Prosimy o podjęcie działań wspomagających PZSZ w modernizacji i rozbudowie szpitala w Oleśnicy, włącznie ze skutecznym pozyskiwaniem środków zewnętrznych, Wydział Rozwoju Zdrowia Publicznego i Promocji Powiatu oraz o zwrócenie się do stowarzyszonych instytucji, wojewoda, marszałek województwa, NFZ i parlamentarzystów o pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia. Podpisano przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Kazimierz Płaksej. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakiś komunikat? Jeżeli nie, to przejdziemy do punktu 29. Zamknięcie sesji. Szanowni Państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zgodnie z paragrafem 17 ustęp 1 Statutu Powiatu Oleśnickiego, zamykam obrady 19 sesji 6 kadencji Rady Powiatu Oleśnickiego. Dziękuję wiceprzewodniczącym Rady, panu Kazimierzowi Gębusiowi, panu staroście, panu wicestaroście, wszystkim radnym, wszystkim osobom, które przyłożyły się do organizacji tej sesji. Jeszcze raz apeluję, uważajmy na siebie, szanowni państwo. Proponuję wychodzić pojedynczo i w rygorze sanitarnym. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.